pani Ewa Grabarkiewicz, a w tym występie brały udział dzieci z Cimachowa, które uczą się w szkole podstawowej w Biezdrowie. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Było bardzo, bardzo ślicznie. I teraz już wiemy, że naprawdę przyszła wiosna. A w związku z tym, jak tradycja nakazuje i zawsze Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej w każdej miejscowości, gdzie witamy wiosnę, obdarowujemy skromnym prezentem najstarszego mieszkańca. Dlatego proszę pana prezesa i pana sołtysa o przedstawienie. Szanowni Państwo, mieszkańcem naszej wsi najstarszym, tak się akurat składa, że jest kobieta, jest to pani Kazimiera Bednarek. Także zapraszam tutaj syna, by w jej imieniu odebrał stosowne gratulacje. Bardzo proszę. Ja wrócę jeszcze do występu dzieci, tak pięknego, gorącego, miłego. Wiosna już puka do naszych okien. Jak widać, mnie też wzięła, przywitała. Witamy syna pani Kazimiery Bednarek. Prosimy tak na bok. Chwileczkę. Tutaj stanąć, zanim wręczymy to, co do niej mamy. Pozwolę sobie odczytać taki list gratulacyjny od towarzystwa. Zacznę od motta. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa pójść w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu. To są słowa papieża Jana Pawła II. No i właśnie, tą twórczość widzimy tutaj, podtrzymywanie tradycji kulturowych, chociażby. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, organizator imprezy Powitania Wiosny 2016 w Cimachowie, ma zaszczyt uhonorować mieszkankę tej ziemi, szanowną panią Kazimierę Bednarek, najstarszą mieszkankę Cimachowa. Dziękujemy pani za wytężoną pracę w rodzinnym gospodarstwie rolnym i społeczne zaangażowanie, które przyczyniły się do rozwoju życia kulturalnego Cimachowa. Życzymy dużo zdrowia i jak najwięcej dobrych, radosnych dni w naszej pięknej, małej ojczyźnie. Szczęść Boże, pani Kazimierze. Szanowni Państwo, ja myślę, że również w imieniu sołtysa, Rady Sołeckiej, całej wsi i tak się składa, że w imieniu Rady Miasta i Gminy i Urzędu Miasta i Gminy złożę na ręce syna pani Kazimiery miodzik, który pozwoli jeszcze, myślę, cieszyć się długo zdrowiem i żyć jeszcze przez wiele, wiele lat. Dziękujemy. A, panu sołtysowi wiosna zgoliła wąsy, zauważyliście? Dobrze. Oddaję głos prowadzący, proszę bardzo. A teraz najważniejsza rzecz, na którą wszystkie dzieci czekają. Miało być inaczej, miało być troszeczkę cieplej na dworze i dzieci miały iść i szukać zajączka. Drogie dzieci, myślę, że ze względu na to, że panuje, no nie powiem wirus, ale kilkoro dzieci jest chorych, proszę sobie, tak jak siedzicie, proszę siedzieć, ja i dwóch kolegów, do każdego dziecka dojdziemy i każde dzieci otrzyma paczkę. To teraz zające roznoszą paczki dla dzieci. O, jest jeden zając. Może trzymajmy się jeszcze z tymi paczkami, zajączkowie, kochani. Już rozdają. No dobrze. No dobrze. Bo my mamy tutaj do rozstrzygnięcia jeszcze konkursy. I wręczamy też nagrody. Ale dobrze, niech będzie zajączek. Jak idziemy tam? Jakie niespodzianki, ładne woreczki. Dziękujemy
chciało całą skrzynkę i nie dali. Mama, daj mu. Nie dali mu całej skrzynki. A teraz, tak jak tutaj już prezes mówił, przygotowujemy się do ogłoszenia wyników konkursu rysunkowego, konkursu na palmy. I za chwileczkę wszyscy tutaj dowiedzmy się, kto wygrał i otrzyma mały upomin nagrody. Dobrze, oni roznoszą, to bardzo proszę Małgosia. Proszę Państwa, po prawej stronie mamy piękne rysunki przedstawiające wiosnę. Są one naprawdę przepiękne, jest ich tak dużo, że wybór dla komisji był bardzo, bardzo trudny, no ale oczywiście musieliśmy wybrać 3 miejsca. Są też również 4 wyróżnienia w konkursie rysunkowym. Pierwsze miejsce dla Litki Grabarkiewicz, lat 5. Proszę bardzo, zapraszamy Litkę. Brawo! No pięknie, bardzo nam się podobało. Dziękujemy. Drugie miejsce Kornelia Grabarkiewicz. Klasa 3, tak. I trzecie miejsce dla Angeliki Sikorowskiej. Już czekamy, idzie Angelika. Gratulacje, bardzo nam się podobała. Bardzo dobra technika, super. A teraz mamy wyróżnienia w konkursie rysunkowym dla Zosi Grzybowskiej. Zapraszamy Zosię. Nie ma jej. Nie ma. A czy ktoś może odebrać? O, pani odbierze, to się bardzo cieszymy. Weź tam. Dla Julki Góral. Mamy Julkę. Wyróżnienie pani też zabierze. Dla Zuzi Grzechowiak. Nie ma Zuzi. A ktoś może zabrać dla Zuzi niespodziankę? Jest Zuzia. Gratulacje. I dla Emilki Musiał. Ostatnie wyróżnienie w konkursie rysunkowym. I proszę bardzo, jeszcze pani ze wszystkimi wyróżnieniami. Pięknie. A teraz, moi drodzy, drugi konkurs na palmę ekologiczną. Mamy również 3 miejsca. Rzeczywiście palmy były bardzo, bardzo ciekawe. Najbardziej interesująca palma. Aleksander Baruch, proszę popatrzeć. Przepiękna technika. Taka naprawdę wyjątkowa palma. Bardzo interesująca. Poprosimy Aleksandra. Jest Aleksander? Ale dziadek jest. Jest dziadek. Zdjęcie dla dziadka. Proszę bardzo. Dziękujemy. No nie wiem, co... Tak, jest niespodzianka. Drugie miejsce, moi drodzy, jest to bardzo interesująca palma, ale z tą palmą mamy duży kłopot, ponieważ autor to NN. Czy ktoś się przyzna do tej wspaniałej palmy? Jest, no super, gratulacje, przepiękna palma, bardzo fajna, ciekawa palma. I ostatnia palma, moi drodzy. Palma najbardziej kolorowa i oczywiście największa. Proszę Państwa, wyjątkowa palma. Wprawdzie nie mieszkamy w regionie, gdzie robi się największe palmy, ale ja myślę, że ta też zasługuje na wyróżnienie. Jest to palma Maji Rakowskiej. Zapraszamy Maję. Tu palma i niespodzianka. Maja, poczekaj, poczekaj, Maja. Tu pan jeszcze zdjęcie zrobi. Oczywiście oklaski dla naszych wszystkich uczestników, bo rzeczywiście prace były wspaniałe, moi drodzy. A teraz zapraszamy do dalszej części. Drodzy Państwo, drogie dzieci, piękne rysunki, można obejrzeć te nagrodzone, które to były, popatrzeć.
podziwiać, ale ja mam jeszcze jeden taki apel, to w zasadzie dla dorosłych. Na stoliczku z takimi już ozdobami świątecznymi, z jajkami, z takim rękodziełem artystycznym, stoi taka przeźroczysta skrzynka. Tam zbieramy dowolne datki. Zbieramy te datki na pomnik osiołka, który ma stanąć na Bronieckim Rynku. Osiołek odlany z brązu, z wózkiem. Osiołek, który w czasie II wojny światowej zabłysnął jako bohater, można powiedzieć, bo podczas uroczystości obchodów 52. rocznicy urodzin Hitlera był wielki apel. Niemcy buńczucznie obchodzili to święto, a ten osiołek zaczął rżeć. Śmiał się, śmiał do rozpuku. Aż go uciszono bruzgą. No, wówczas rzadko kto by się odważył, bo by zginął prawdopodobnie. Ten osiołek przeżył. Ten osiołek właśnie ma być uhonorowany za ten swój taki niezwykły wyczyn. W sposób taki, który będzie cieszył nas, tak jak w czasie okupacji podtrzymywał na duchu Polaków. Wspominali to zawsze z rozrzewnieniem ku pokrzepieniu serc. Dlatego te datki, jeśli starsi będą chcieli coś wrzucić, a jakby chcieli zaistnieć na liście darczyńców i wrzucić trochę większą darowiznę, to tam są ulotki z kontem bankowym gotowe do wypisania i wniesienia opłaty bankowej. Dziękuję serdecznie. Tu jeszcze oddam głos panu sołtysowi. Życzę smacznego. Będzie grill pewnie. O, już ogień się pali. Będzie też wolny mikrofon, jak będzie ktoś chciał z dzieci coś powiedzieć, zaśpiewać. Dziękuję panu prezesowi. Szanowni państwo, ja tak może organizacyjnie powiem państwu, że zapraszam do poczęstunku. Szanowni państwo, dla każdego będzie kiełbaska, palą się dwa ogniska oraz jest grill. Także my tutaj jeszcze dostawimy parę stołów, zrobimy miejsca, żeby można konsumować. Jak państwo w części opuszczą i udadzą się po tą kiełbaskę, także zapraszam do korzystania. W obrębie tych ognisk będzie wydawana kiełbaska. Kto będzie chciał, serdecznie zapraszam. No nie mogę sobie tego wybaczyć. Słuchajcie, wszyscy zostali nagrodzeni, tylko nie nasza Wiosna, która nas dzisiaj tu powitała. Zapraszamy Wiosnę. Zapraszamy naszą Wiosenkę. Wiosenka otrzyma piękny album Powiat Szamotulski w czterech porach roku. Wiosna też dostanie szczególny prezent, żeby upamiętnić to dzisiejsze piękne spotkanie, taki specjalny, okazyjny kółeczek. Proszę bardzo. Poproszę panią Grabarkiewicz, panią Grabarkiewicz Ewę, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Za piękny występ, za przygotowanie dzieci. Też ten szczególny prezent. Brawa! Poprosimy pana sołtysa. Pan sołtys jest. Czy zajączka się jeszcze bawi? Będzie, dobrze. Poprosimy reprezentanta powiatu, przedstawiciela powiatu, pana Kazimierza, żebyśmy mogli dostać dotację na przyszły rok, to też mu damy jakiś tam prezencik, żeby pamiętał o nas. Tak? Dziękuję. Zapraszamy pana sołtysa. Panie sołtysie, szczególny. Szanowni państwo, myślałem, że to jest woda kolońska, bo zdążyłem zgolić wąsa i brodę i mnie szczypie wszystko. Dziękuję bardzo.
przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, czy jest tutaj w pobliżu? Zapraszam. Szefa OSP bym prosił. Drużyny, o, to dojdzie, albo my dojdziemy do niego. Zapraszamy pana dyrektora. No ten mikrofon, ten głos, ta melodyjka po drodze, też damy. Będzie pamiętał o przyszłorocznej imprezie. Dziękuję. Tak skromnie siedzi, popija koło pana Kazimierza. Panie Edwardzie, albo wuju Edwardzie, bo my tak sobie mówimy w towarzystwie. Wuju Edwardzie, zapraszamy. Tak zasłużonego rolnika, nie tylko dla tej wioski, dla gminy, powiatu, województwa, dużo by mówić. Też pamiątkowy kubeczek. Żyj nam długo i szczęśliwie. Brawo. Mamy prezesa OSP Ćmałowo. Dziękujemy. Dziękuję. No. No pobawmy się, pojedzmy, a później może jeszcze poprosimy, tak? Poprosimy o muzykę. Panie Heniu, muzyka! Panie Heniu, muzyka! A jak teraz będą tutaj coś tam puszczą muzycznego, to ja bym miała taką propozycję dla dzieci.